Witam wszystkich widzów z tej strony Studio GameCam i witajcie w oficjalnym materiale pokazującym wszystkie nowości w GTA 3 w paczce o nazwie Mega Poland Pack. Jest to z mojej ręki taka trzecia paczka poskładana z różnych modyfikacji z internetu. Tutaj od siebie trochę włożyłem, podpasowałem to pod odpowiednie auta, zrobiłem tutaj różne tekstury, powklejałem. Paczka bazuje trochę na Real Modzie, także dużo różnych tutaj tekstur zostało z Real Moda. No i tak, no tutaj nas wita takie menu. Możemy sobie tak zacząć grę. Wczytujemy. No i zaczyna się nasze GTA 3 Mega Poland Pack. Tutaj są jeszcze amerykańskie auta, ale mniejsza z tym. Tak się to wszystko zaczyna. No i jak widzimy, uciekamy z więzienia w Strzelcach Opolskich. Z tego co wiem, to te więzienie już tam za bardzo nie funkcjonuje, ale paczka jest ogólnie osadzona w czasach, w latach 2000. O, są tutaj też wgrane radiostacje przeze mnie, takie różne składanki hitów. Jest to wgrane na stałe do gry, nie jest to internetowe. I tutaj nam grają różne po prostu piosenki. Jakie sobie chcemy słuchać, takie sobie słuchamy. Od Disco Pola, takie hity 90-tych lat. Club Mix, Eurodance, także dla każdego coś dobrego. Rock and roll tu jest. No, także możecie sobie słuchać co chcecie. Tak jak mówiłem, paczka dzieje się w latach 2000, mniej więcej w takim okresie od roku 2000 do roku 2010. Czyli możecie tu spotkać jakieś samochody jeszcze z lat 90., bo wiadomo, nikogo, no większość osób nie było stać na, powiedzmy, nowe samochody, więc możecie tutaj spotkać samochody jakieś tam z lat 2000, na przykład z 2006 roku, ale także spotkacie samochody z lat 90. Jest dużo różnych tekstur podmienionych, no znaczy się dużo, no przynajmniej jakaś tam część. Zaraz wam wszystko pokażę, bo tutaj to się tak zaczęło, ale ja może wczytam sobie save, żeby wam tutaj na spokojnie coś pokazać. Taki pociąg jest, jak tutaj był pokazany. To jest taka imitacja polskiego pociągu. No i tak, na F4 możemy sobie spawnować auta. Klikamy Enter, mamy zespawnowany ambulans polski. F4 strzałkami sobie przewijamy. Enter, spawnujemy. Mamy Opla Kalibre. No różne tutaj są samochody, to jest na przykład ciekawe, Fiat 126P, czyli typowy maluch Budgie. Czekajcie, ja tutaj ściszę dźwięki, muzykę, żeby tutaj mi nie dowalili jakichś praw. To jest bardzo też fajne, bardzo dziękuję Spider Pawłowi, który skonwertował ten samochód tutaj do GTA 3, bo on jest oryginalnie do GTA San Andreas. Także bardzo mu dziękuję, bo on naprawdę ciekawie wygląda. I zamiast takiego standardowego tutaj Budgie z GTA 3, no to lepiej się raczej prezentuje to. No tu jak widzimy jedzie Iveco od Triady. No tutaj mamy billboard Biedronka, jakiś Burger King już tam też nowsze. No tu jedzie ciężarówka z Coca-Coli, taka sama ciężarówka też jeździ z Family Frost Lodziarka, no wóz z lodami. I najlepsze jest to, że jedzie po drodze, to już leci ta muzyczka, ten jingle z Family Frost też jest wklejony. Także będziecie widzieć. Tutaj jest Pizza Hut, stoi tutaj okular, stoi tutaj Polonez Kombi. Także tak to wszystko wygląda. Start, wieś się tutaj stoi jeszcze na czarnych blachach. Ktoś, kurde, z lat 90. jeszcze nie przerejestrował. Większość aut ma polskie tablice. Zdarzyło się, że na jakimś aucie może ominąłem albo coś, było jakieś błędy, nie dało się tam coś zmienić, ale starałem się na większości aut tabliczki na polskie pozmieniać. Jak widzimy, tu stoi jeszcze Żuk, tu stoi, o, tu jest McDonald's, także trochę tych podmianek tekstur jest. No, chciałem tutaj jeszcze po drodze gdzieś spotkać, może się uda, ten wóz z lodami, a jak nie, to sobie go zaraz zespawnuję i będziecie widzieć, jak to wszystko wygląda, jak to tam wszystko gra i w ogóle. Tutaj po drodze chyba jeszcze jest Obi. Jak widzicie, może nie każdy z was zauważył, obok pieniędzy, tam na hadzie, obok tam życia, tam jest napisane ZEU. Z racji tego, że po prostu zamiast dolara, tam w te tekstury, w te pliki, nie mieści się po prostu napis PLN. Dlatego jest tam
ZEU napisane i tak samo jest na końcu misji, jak już dostajemy wynagrodzenie za jakąś misję, to jest tak samo. ZEU pisze i dostajemy po prostu, no w złotkach tak jakby, nie? No tutaj jedzie UAS, kiedyś używane przez Wojsko Polskie, także tutaj jeżdżą takie właśnie auta z okresu lat 2000. Polecam sobie przesłuchać też radiostację, bo naprawdę dużo różnych ciekawych tutaj hitów z tamtych czasów wkleiłem. Także naprawdę może być to coś ciekawego. Garbus jedzie, tam skręcił tutaj Ikarus. Misje są praktycznie oryginalne, nic się tutaj nie zmieniło, dubbingu też nie ma. Jedzie BMK Taxi, jedzie do Sopotu Ikarus, jedzie tutaj Polonez Truck, także no, naprawdę mnoga ilość jest różnych pojazdów. Jak widzicie, jest też sterowanie takie a la San Andreas i wam powiem szczerze, że lepiej sobie antywirusa wyłączcie, jak będziecie włączać tą grę, albo po prostu dodajcie do wyjątków tą grę, bo antywirus często usuwa jakieś pliki i często lubi usuwać plik odpowiadający za te sterowanie z San Andreas. Jak wam to usunie, to będziecie mieli oryginalne sterowanie z gry GTA 3 oryginalnej, bądź może jeszcze być tak, że wam się gra nie włączy. Tutaj jest straż pożarna, taki tutaj wóz strażacki. Z tego co wiem, to powinno być lustrzane odbicie, ale nie do końca. Patrzyłem na różne zdjęcia, na różne filmiki i na niektórych starych tam pojazdach, Mercedesach czy tam jakichś chyba starach, było normalnie napisane straż pożarna, także to już zależy chyba, jakie tam lata, kiedy to może wprowadzili, albo co, że to miało być w lustrzanym odbiciu. Także zostawię już to tak jak jest. Może się niektórzy będą czepiać, ale niech to już tak zostanie. Tutaj jest stacja Shell, stacja paliw. Oczywiście nie ma tutaj wgranego żadnego tankowania, bo nam by to tylko przeszkodziło w misjach, by nam gdzieś brakło paliwa i w ogóle to by była lipa. Tutaj jeszcze chcę jedną ciekawostkę pokazać na złomowisku. O, tutaj stoi sobie taki żuk zezłomowany. Jest to zamieniony autobus szkolny. Normalnie pisze tutaj wszystko i no zezłomowany jest taki stary żuk zardzewiały. I wam powiem, nawet dobrze to wygląda. Ten żuk też występuje tam za tym H-balem, tym 8-bal. Tam też występuje, tam parę takich żuków stoi. Tutaj jest Polska Gazeta, Wałęsa, tu jest Prymas Polski. Tutaj też z drugiej strony gdzieś ta gazeta była ukazana. Dziękujemy Waszku, co to? No, także, o tutaj jest jeszcze jeden żuk w ziemi zakopany prawie, że. No, także tutaj też wszystko jest po polsku, nie? Starałem się spolszczyć tekstur, no jak najwięcej. Jak to wyszło, tak to wyszło. Jest to z mojej ręki ostatnia taka paczka, bo taką paczkę już wypuściłem do San Andreas, ona jest w takich czasach współczesnych, do Vice City, w czasach PRL-u jest i tutaj jest do GTA 3, w takich czasach 2000-tych. Także no jakoś to wygląda. Można też sobie zespawnować odrzutowiec F-16, którym troszkę ciężko się steruje, ale jest wgrany taki fix, Dodo Fix, i on tam troszkę naprawił sterowanie, że można dalej lecieć tym samolocikiem, nie tak jak oryginalnym Dodo, że lecimy kawałek i już nam spaduje to Dodo i już jest problem. No, tutaj mamy ten samolot. O, uda się. O kurde, udało się wystartować jakoś. Trzeba go odpowiednio rozpędzić. On tu za szybko nie poleci, ale jak widzimy, sterowanie jest trochę lepsze. Nie jest to jakieś idealne jak San Andreas, ale lepiej się tym samolotem ogólnie steruje i leci. Nie spaduje tak cały czas jak w oryginale GTA 3. Tutaj także po zabiciu postaci, banknoty, które są na ziemi do zebrania, są to polskie 100 złotówki. Także też coś ciekawego, też tutaj według mnie pasuje do tej paczki. No i proszę Państwa, jesteśmy jeszcze pod posterunkiem, także fajnie, dobrze się składa. Są trochę zmienione syreny, co prawda nie są jakieś takie totalnie polskie, ale troszkę są zmienione, takie upodobnione. I tutaj jest Volkswagen właśnie T4, policja, tutaj jest Polonez Caro plus policja. I jeszcze tutaj występuje w grze
Opel Astra G i on jest zamieniony za FBI. To jest też tutaj, z tekstury są policji. Nie wiem, czy tutaj wyjedziemy teraz, czy to się otwiera. Tak, to się otwiera, dobra. No, także jest tu mnoga ilość tych pojazdów, praktycznie każdy jest zamieniony. Tutaj jest Mitsubishi Galant. Zaraz wam jeszcze pokażę ten Family Frostom lodziarkę, bo nigdzie tego nie spotkaliśmy na drodze. Chociaż zdarza się czasami, że często jedzie jedna za drugą. Ale dobra, nie jedzie, no to zespawnujemy. Zaraz wam pokażę. O, jest tutaj Family Frost. Tutaj możemy ten jingle włączyć. Także jako tako się prezentuje. Tutaj jedzie taki przetwingowany trochę, jechał taki Golf 5 z takim body kitem. Także jak na tamte czasy, to nawet pasuje. Teraz może weźmiemy, bo to jakiś jedzie dziadek w kapeluszu. Dziadek nara, Kajto takim autem, tam se kup Mercedesa albo malucha. No i jedziemy sobie. Maluszek też oczywiście tu jest w oryginale, nie tylko ten terenowy. Jest tu też zwyczajny maluch, zaraz go pokażę. BMW E36. Także no naprawdę mnoga ilość pojazdów typowych takich z tamtych lat. A maluszek jest, tutaj był maluszek Budgie. Zaraz wam pokażę. Jest też o Fiat Cinquecento. Także można sobie jeździć. No i jeszcze powinien być normalny maluszek. O, jedzie. Normalny maluszek. Jakiś tam, jakaś baba. Niebieski taki. Czerwone są, różne jeżdżą. O, nie jeżdżą jakoś super szybko, bo to jest tak zrobione bardziej. Bardziej to jest tak urealnione według mnie. Ja tym autom nadawałem takie te wszystkie parametry, żeby to wyglądało, przypominało po prostu prawdziwe parametry, nie? Żeby te auta normalnie, żeby tymi autami się dało jeździć, w misjach wszystko robić, ale żeby też na przykład taki maluch nie pluł jak formuła, nie? Wszystko jest tak zrobione, żeby to jakoś spójnie pasowało. No i tak, proszę Państwa, to by było na tyle w tym pokazie. Nie chcę po prostu przedłużać. Resztę sobie sami po prostu pooglądacie, te wszystkie billboardy, reklamy i te podmianki. Także to by było na tyle. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia i cześć Wam wszystkim.